Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Jaką osobą jesteś? Jaka postawa Cię cechuje w życiu? Czy jesteś osobą reaktywną czy proaktywną? Czy bierzesz sprawy w swoje ręce i to Ty nadajesz im bieg? Czy wolisz jednak płynąć z prądem? Ja kiedyś usłyszałam, że z prądem to tylko śmieci płyną. Z pojęciem proaktywności spotkałam się po raz pierwszy w książce 7 zasad skutecznego działania Stephena Covey'a. To słowo nie ma w Polsce swojego odpowiednika. Według niego proaktywność to branie odpowiedzialności za swoje życie, decyzje, które podejmujemy, a także sposób reakcji na to, co nas w życiu spotyka. Ludzie reaktywni ulegają wpływom środowiska. Nawet pogoda jest w stanie zmienić ich postawę i zachowania. Ich motorem do działania są uczucia, okoliczności, warunki i środowisko. Ci ludzie czują się dobrze tylko wtedy, gdy inni traktują ich dobrze. W przeciwnym razie stają się agresywni i reagują nieadekwatnie do sytuacji. O takich ludziach mówimy, że są niezrównoważeni emocjonalnie. Swoje życie uzależniają od innych i od zachowań tych innych osób. Ludzie proaktywni kierują się w życiu z kolei określonymi wartościami. Oni również podlegają wpływom zewnętrznym, ale ich odpowiedzią jest reakcja oparta na ich wartościach. Uważają, że rani nas nie to, co nas w życiu spotyka, ale nasza reakcja na to. Eleonora Roosevelt powiedziała, że nikt nie może cię zranić bez twojej zgody. Są trzy rodzaje wartości. Wartości doświadczane, wynikające z doświadczeń, czyli z tego, co spotkało nas w życiu. Wartości tworzone, czyli to, co chcemy, aby zdarzyło się w naszym życiu. I wartości związane z postawą. I to jest właśnie nasza odpowiedź na sytuacje trudne w naszym życiu. Osoba cechująca się proaktywnością nie zrzuca winy za swoje porażki na innych. Sama kształtuje swoje działania. Nie jest zależna od nikogo. Zawsze wykazuje inicjatywę. One chcą się rozwijać, chcą mieć nowe możliwości i nie czekają, aż te rozwiązania do nich przyjdą same. Zmieniają swoją rzeczywistość w taki sposób, że te możliwości pojawiają się w ich życiu. Ludzie ci różnią się także językiem. Ludzie reaktywni będą używać takiego języka, który będzie uchylał ich od odpowiedzialności. Oni przenoszą tą odpowiedzialność na innych i mówią: taki już jestem, albo on mnie doprowadza do szału, albo wszyscy czegoś ode mnie chcą, muszę to zrobić, a ja nie mam czasu. W tym czasie ludzie proaktywni użyją zupełnie innych słów, na przykład: w pełni kontroluję sytuację, z przyjemnością ci pomogę, z przyjemnością zrobię to dla ciebie, wybieram to, wolę tamto. Czym jeszcze się różnią? Na przykład reakcją na błędy. Reaktywni będą za nie obwiniać innych, rozpamiętywać latami, błąd ich zablokuje i nie będą chcieli próbować ponownie. Podczas gdy ludzie proaktywni bardzo szybko zrozumieją swój błąd, natychmiast go naprawią i wyciągną wnioski. Oczywiście będą próbować ponownie, przekuwając porażkę w sukces. Bądź proaktywny. Zawsze miej wybór swojej reakcji na daną sytuację. A co za tym idzie? Jej konsekwencji. Jeśli stoisz w korku, nie trąb, włącz sobie audiobooka i wykorzystaj ten czas na naukę. Kiedyś w życiu przydarzyła mi się stłuczka. Oczywiście z mojej winy. Widziałam, jak w moim kierunku zmierza rozwścieczony facet. A ja wysiadłam z samochodu i uśmiechnęłam się jak kobieta i powiedziałam najsłodziej, jak potrafiłam: przepraszam pana bardzo. Musielibyście widzieć minę tego faceta, który zgłupiał, ponieważ być może zachowałam się po raz pierwszy inaczej, niż życie go do tej pory uczyło. Ty zawsze możesz zachować się proaktywnie. Proaktywnie, czyli odpowiedzialnie. Odpowiedzialność to umiejętność odpowiedzi na daną sytuację. Jeśli czegoś się podejmiesz, ale ci to nie pasuje, nie wycofuj się, tylko podnieś tą rękawicę. Tak zachowują się ludzie proaktywni. Bądź proaktywny w życiu. W życiu, w pracy, ale również w domu. Spróbuj zmieniać swoje zachowania na takie proaktywne, które będą powodowały, że ci, których wyuczyliśmy pewnych naszych do tej pory schematycznych zachowań, zatrzymają się i powiedzą: hello, coś się zmieniło. To jest właśnie proaktywność. To jest nasza reakcja na to, co cię w życiu spotyka. Ja za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w następną środę. Polecam mój kanał na YouTubie.